Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Widzicie, Backmono Horizon Edition, którego wygrałem niedawno. Ścigałem się nim już na multiku i powiem wam, że no furor nie robi. Może jeszcze powinienem go troszeczkę dostosować. Bardzo, bardzo fajnie się prowadzi. Ma dość dużo mocy, to znaczy tak, no jest to mała waga, więc buksuje tymi kołami przy wyjściu z zakrętu. Oczywiście przy wyższych prędkościach jest całkiem spoko, ale nie nim będziemy dzisiaj jeździć. Dzisiaj stuninguję jakiegoś hatchbacka na offroad, bo takie mam mistrzostwa do zrobienia na singlu i będzie trzeba chyba coś kupić, bo ja żadnego takiego hatchbacka nie mam. Oprócz takiej jednej Renówki, Renault Clio mam, a może by zrobić Audi S1, to też chyba hatchback jest, no nie? Na pewno. Weźmiemy sobie Audi S1. Wiecie, czemu jestem podekscytowany? Dlatego, że to jest prawdopodobnie ostatni odcinek z Forzy Horizon 3, który nagrywam na starym komputerze, bo już dzisiaj powinien mi przyjść nowy komputer i zobaczymy wtedy, jak będzie Forza chodzić właśnie na nim. Jakie tam osprzęty, jakie tam rzeczy będę w nim miał, no to oczywiście wam powiem. I pokażę wszystko, myślę, że w oddzielnym materiale, jeśli tylko będziecie chcieli, abym taki wrzucił. Na pewno nie chcę brać tego 1.6 Rally, Turbo Rally, bo on brzmi jak kosiarka. Podejrzewam, że Audi S1 ma dużo, dużo fajniejsze brzmienie. Zresztą słyszałem gdzieś na filmikach, możecie sobie zobaczyć na YouTubie, jak brzmi Audi S1. Naprawdę bardzo fajny samochodzik. Spróbujmy zrobić na offroad. Zobaczmy, czy są tutaj opony offroadowe, bo w niektórych samochodach opony offroadowe nie są dostępne. Tu na szczęście są i warto je zainstalować. I ja jeden samochód w klasie D mam zrobiony, który nie ma tych opon offroadowych, ale mimo wszystko ma to offroadowe zawieszenie, offroadowe jakieś tam jeszcze ustawienia, tak żeby wszystko było miękkie. I okej, jeśli jestem na szutrze, w miarę sobie radzi, ale to w miarę to znaczy, że każdy zakręt muszę pokonywać na drifcie, nawet jadąc te 120 km na godzinę. Poważnie, w Fordzie 120 km na godzinę to jest dużo, to nie jest to, co osiągamy naszym Passatem na polskich drogach maksymalnie, tylko to jest naprawdę mała prędkość tutaj. Okej, dajcie mi chwilę, ja sobie go dostosuję i później idziemy na wyścigi. Zobaczcie, jaką dziwną charakterystykę ma ten samochód. A raczej ten silnik, no nie? Tak poniżej na 3500 obrotów mamy jakiś taki skok śmieszny, a raczej spadek, no nie? Tak zaczyna ten moment obrotowy nam spadać. Bardzo dziwne. Nie wiem, jak to zrobić dobrze, żeby nie było problemów. Myślę, że musimy układ... No ten rozrząd tutaj zawsze dużo daje, dużego kopa. Spróbujmy jeszcze. Zobaczymy, jak zadziała turbio. Uwaga. O, zobaczcie. Tu się dzieją fajne rzeczy, bardzo ciekawe. I zobaczymy, jak teraz rozrząd nam podziała. Bardzo dziwne. Co tu już S1? Bardzo dziwna ta charakterystyka. Jak dużo z aut już tunigowałem, chociaż może nie zwróciłem uwagi, no nie, na inne. Ale jak robiłem dużo tych autek, tak tutaj to wygląda dziwnie. Ja nie wiem, jak mam ustawić ten samochód teraz. No jakoś myślę, że damy sobie radę. Czyli co, powyżej 4000 obrotów ja muszę już zmieniać od razu bieg? Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Zaraz zobaczymy. Okej. Co my tu jeszcze możemy porobić? Ta charakterystyka przesuwa się jakby do góry, tak, ale... tutaj nam się zwiększy też waga, bo... sportowe zawory, no właśnie, jak to instaluje, zawsze się zwiększa waga w samochodzie, to też nie zawsze jest dobre. Tu mamy układ wydechowy, no niewiele tu mogę zrobić, zostało mi jeszcze parę punktów, mogę spróbować coś z wagą pokombinować, chociaż nie, tutaj można jeszcze coś porobić, ale jeszcze mogę chyba wagę podkręcić, to znaczy odkręcić, bo trzeba będzie coś zredukować. No i tutaj, jakbym coś wywalił z mocy, nie wiem, spróbujmy tak zrobić. Właściwie nie wiem, jak ten samochód jeździ, być może większa waga nie będzie tutaj wcale taka zła. Okej, to dobra, odkręcimy to też.
O, i mamy klasę A równo, pięknie. No i zobaczymy, jak ta ulica sobie radzi. Stokowo mamy tutaj... Jak to wygląda? O, jest lżejsza, ma więcej mocy. Przeciążenie boczne jest większe. No dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jakoś sobie radzi. To tak naprawdę zobaczymy dopiero w wyścigu. Ja ostatnio jakoś tak właśnie kilka samochodów robiłem do klasy A i powiem wam, że... No Audi bardzo, bardzo fajnie się zbiera, bardzo fajnie mi się nią jeździ, zwłaszcza po offroadzie, no bo dostosowałem samochód na offroad, chociaż ten prześwit no nie jest imponujący, prawda? Gdy przejeżdżamy przez wodę, no to samochód strasznie zwalnia i to jest trochę, no niekomfortowe zdecydowanie podczas przejazdu przez wodę, ale tylko to, poza tym jest naprawdę bardzo w porządku, zresztą ten bucik, bo ja tak mówię na Audi A1, na Audi S1, mówię na to, na ten samochód po prostu bucik, na ten model, dlatego że przypomina but jakiś taki narciarski, nie wiem. Ale jest to bardzo, bardzo ładny samochód i w rzeczywistości chciałbym go mieć, chociaż osobiście jakoś nie przepadam za hatchbackami, to jest kilka takich samochodów, hatchbacków, które bardzo lubię i jednym z nich jest właśnie Audi A1, Audi S1 i Audi jeszcze A3. To też jest hatchback, no nie? Także hej, bardzo fajny samochodzik, nie jechałem nim jeszcze, chociaż jechałem już Audi Q7 i wiem, że w tych nowych Audicach kierownice są bardzo małe. Nie wiem, nie wiem jak jest właśnie w tej Audicie, ale myślę, że też nie jest za duża. Ze względu na bardzo, bardzo fajny układ prowadzenia, nie będę się tam wgłębiał w szczegóły, możecie sobie sprawdzić sami. Ale kiedyś sobie, jak będziecie w jakimś salonie, usiądźcie do samochodu, do właśnie jakiegoś Audi nowszego i zobaczcie, jakie te kierownice są tam małe. Chyba to jest domena wszystkich nowych samochodów, bo w Mercedesach było podobnie, jak byłem w salonie w Berlinie, tylko że tam, no te kierownice były jednak troszeczkę większe i w ogóle skręcanie w takim samochodzie jest bardzo lekkie. To jest właściwie jakbyś grał na kierownicy w domu, przy komputerze. Masakra to jest. Nie wyobrażam sobie jazdy takim samochodem, bez kitu, gdzie nie wiem, czy czuć w ogóle jakieś nierówności na drodze, na kierownicy. Dobrze, ja sobie tu gadu jak zwykle o tych samochodach i trzeba by było pojechać jakieś wyścigi. Ja jeszcze tylko zobaczę, jak jest ustawiony dyferencjał, bo wydaje mi się, że jest bardziej ustawiony na 50 na 50. O, właśnie. Musimy delikatnie na tył, na 65% powiedzmy, ustawimy sobie. I dzięki temu będzie samochód trochę lepiej skręcał. No, może nie tyle skręcał, co bardziej liftował, zarzucał dupą. Jak widzicie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, niewiele tutaj na tym moim interfejsie się znajduje, jedynie mapka i obrotomierz, prędkościomierz i właściwie tyle. Nic poza tym, z tego względu, że mnie to rozpraszało i zasłaniało część drogi. Denerwowało mnie to, a powiem wam, że w wyścigach multiplayer teraz znacznie lepiej sobie radzę bez tych wszystkich gówien. Po prostu nie stresuję się, że jakieś punkty mi się skasują, staram się jechać do mety jak najszybciej i już. Dobrze, wiecie co, ja mam te mistrzostwa, trzeba będzie tam zajechać, a to w sumie tutaj jest. Pyk. Mam nadzieję, że będę mógł tam pojechać moją Audicą, że to też jest ten hatchback, bo byłaby niezła wtopa, gdybym nie mógł. Szczerze mówiąc, jestem ciekawy, jak Forza Horizon 3 będzie chodziła na nowej karcie graficznej, procesorze, pamięci, RAM. Prawdę mówiąc, nigdy nie kupowałem takiej drogiej płyty głównej. Zawsze kupowałem jakieś tam tańsze, a okazuje się, że te nowe płyty, znaczy te droższe płyty główne są nie tylko do podkręcania, ale one mają też... ojej. Ale one ma... bucik się przewrócił. One mają też... możliwość podłączenia RAMu o dużym, dużym taktowaniu. Ho, no na pewno tutaj zrobię dużą odległość teraz. I ja zawsze brałem te słabsze płyty. Ojej, ale się rozpadało u mnie. Przed chwilą było słońce. Brałem te słabsze płyty. To może tańsze, takie za 400 zł, teraz kupiłem za 600. Jestem ciekawy, jak to będzie. No cholera! Dobrze, ale nie szkodzi. Nie szkodzi, ja mam tą rajdówkę. To jest też chyba moja rajdówka. Clio, ale czy ja mam tu opony S2? Masakra, co ja zrobiłem z tym samochodem? No dobra, niech będzie ta Cliówka. Serio, nie mogę tym moim hatchbackiem? To też jest hatchback, no nie? Czy nie? Czy ja jestem jakiś dziwny?
Znaczy tu chodzi chyba o konkretne hatchbacki, na przykład z klasy retro, powiedzmy. Nie jestem pewny, czy ja zrobiłem w tej kliówce opony na bezdroża i coś ona jest za niska, więc może być tu zawieszenie uliczne. No nie wiem, zobaczymy, może nie będzie tak źle. Ona, ja ją chyba tak stuningowałem, że na maksa i już, i koniec. O kurde, jaki wariot. Kliówka. Wow. Tak, my się chyba tu musimy ścigać klasykami, wiecie? A nie takimi nowymi S1. No szkoda, kurczę. S1 sobie fajnie zrobiłem, ale to nie szkodzi. S1 na pewno się przyda, bo ja potrzebowałem chyba jakiegoś samochodu właśnie w klasie A do ścigania się po offroadzie. Tak, ja już wiem, jak ja robiłem tą kliówkę. Ja tą kliówkę robiłem pod jakieś hardkorowe wyczyny. To miało zajebiście przyspieszać, nie mieć nic wspólnego z przyczepnością. I tak to wygląda. No tak się dzieje. O nie, trzech z przodu jest i to bardzo z przodu. Zauważyłem, wiecie, jedną rzecz, ciekawą bardzo, że tutaj jak gram na PC-cie, ciężej mi jest opanować samochód. Mimo, że też gram w 30 FPS-ach, nie mam 60 włączonych, żeby ten gameplay też dla was był atrakcyjny do oglądania, żeby tam nic nie szarpało. W sumie jestem zaskoczony, bo niedawno był patch, który naprawiał te takie właśnie ścinki na PC-tach. I zdecydowanie lepiej to wygląda niż wcześniej. What the fuck? No i lipa. Ale wiecie co to są? Jezus Maria, co te Clio? Co te Clio? Każda ściana moja. Nie, to się nie nadaje. To znaczy Clio się nadaje, tylko nie nadaje się na tą trasę, gdzie tutaj jest tyle zakrętów, ja nie mogę wyrobić. Gdyby tu były takie prostsze drogi, jakieś może nie szutry, a przełaje takie, no to wtedy tak, wtedy ja bym pokazał, co moja rajdówka potrafi. Ale to nie szkodzi, słuchajcie, na następne mistrzostwa ja sobie przygotuję tą kliówkę. O Boże. Przygotuję sobie tak, żeby jakoś się tej drogi jednak trzymała, bo ja mam wrażenie, że ja mam tu opony szosowe jednak. Albo coś innego z prowadzeniem, co sprawia, że ten samochód jest bardzo trudny do opanowania. To było okropne. 7. miejsce. Oh! Musimy coś zrobić z tą kliówką i wrócić tu, skopać im wszystkim dupy. Tak zrobimy. Ciekawy jestem, ile dostanę za czystą jazdę i za umiejętności. Umiejętności? Haha, 1900, ale czysta jazda 630. To jest malutko jak na okrążenia, bo za czystą jazdę na okrążeniach można hapnąć nawet i 5000 punktów. Taki numer. No dobrze, zrobimy z tą kliówką, mówię wam, to będzie cudo. To będzie wspaniały samochód do ścigania się, zaraz zobaczycie. Tak jak podejrzewałem, mieliśmy tu opony szosowe, najlepsze jakie można było, wow, zainstalować, miałem. Mieliśmy tu zawieszenie również szosowe. I co my tu jeszcze mieliśmy? W sumie tyle, bo ten samochód jest zrobiony na maksa już, teraz wszystko jest do niego wsadzone. Ja tak myślałem, bo to był taki mój samochód do zabawy, ja chciałem nim jakieś tam wyskoki robić, jakieś takie pierdoły, bo to jest lekkie gówno małe. A kurczę, buda sama po prostu lata. Ja postaram się przejechać ten wyścig jak najlepiej umiem. Wyścig poka... O, nie mogę już tu mistrzostw zrobić? Mistrzostwa zablokowane. To nie fajnie. No to nie, no to musimy jechać na następne. Musimy na następnych się wykazać w takim razie. Następne są tutaj. I musimy dać z siebie wszystko, moi drodzy. W takim razie lecimy, już kurczę szkoda, bo tam miałem 7. miejsce, teraz trzeba się znacznie poprawić. Tak więc pad do ręki i do dzieła. Pyk, skonfiguruj, kontynuuj mistrzostwa, biorę moją rakietę i rozwalę ich na kawałeczki, teraz ich wszystkich pourywa. Zobaczycie. To będą sekundy, oni nawet się nie obejrzą, moja kliówka już będzie na mecie. Dobrze, co my tu mamy?
Krosowy. A, ja chyba wiem, co to jest za jeden. Ja tylko zobaczę poziom trudności, bo wydaje mi się, że wszystko się dobrze nie zsynchronizowało. Ale nie, jest tak jak miałem na konsoli. A jednak inaczej mi się jeździ na PC-cie. Może to kwestia samochodów, jakie teraz mam. Dobrze, zaraz zobaczymy, jak będzie na zakręcie. Bo to jest most important. O, wow, wow. No dobra, trzeba po prostu na tych zakrętach hamować. Drogi, to się nie trzyma. Ciśnienie ustawiłem tutaj na 1,6. Pierdzielony wariat. Masakra. What the fuck? Co to było? Od czego ja się tu odbiłem? No dobra, powiedzmy, że się od czegoś odbiłem. Powiem wam tak. Samochód jest mega ciężki do opanowania. Nie wiem, w którym miejscu ja się pomyliłem, jeśli chodzi o jego dostosowanie. Ale na zakręt... Przede wszystkim ciężko się hamuje. Może ja tu hamulcy nie mam? Nie wiem. Niby tam wszystko było na maksa. Ciężki samochodzik jest bardzo. Wow! O kurde! To było... Ale dobra, trzecia pozycja. Zobaczymy, jaka będzie ocena mojej jazdy. Ktoś tam miał samochód w klasie A? I był wyżej pozycji ode mnie? No tak, to jest możliwe, bo kurczę, jechał normalnie. A nie jak ja cały czas bokiem. Jezus Maria! Dajcie spokój! Czysta jazda, jeszcze gorzej jak wtedy. Umiejętny, o nie, no tak nie może być. Coś trzeba zrobić z tym samochodem, bo ja nim jeździć nie potrafię. O, prawie bym wygrał Dodge'a Vipera. Kolejny wyścig, czy raczej ride? Nie, no wyścig. Znajduję się po zupełnie innej stronie. I teraz tak, dociążyłem troszeczkę samochód, bo tutaj było zainstalowane to odciążenie maksymalne, więc auto ma już całe wyposażenie, pewnie klima, nie klima, plus 130 kg, więc powinien się troszeczkę lepiej drogi trzymać może. I przede wszystkim jest klasa S1 teraz, więc powinienem mieć łatwiejszych nieco, a może... Nie tyle łatwiejszych, co wolniejszych przeciwników. Przydałoby się, szczerze mówiąc, bo tamci nieźle odpierniczali. Mimo, że ta kliwka i tak jest zwariowana, to na prostej mi tamci odchodzili. Ale to są trewatary, to są boty. Oni zawsze będą jacyś dodatkowo stuningowani przez komputer, konsolę, co chcecie. Zaraz zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Zobaczymy, czy tacy dobrzy są. I do boju, Clio! Tak, szybciej złapałem trakcję. To nie jest tak, że Clio przestało być Clio. Dalej rzuca tą dupą strasznie i trzeba uważać. Aha, jeszcze dodałem spoiler duży z tyłu. Jest naprawdę bardzo duży. Wow. Jest bardzo duży. Ale i tak ciężko opanować ten samochód. Tak jest, i tak jest problem. Dajcie mi się skupić, bo... To nie jest łatwe zadanie, jeździć tym wariatem.
Pierdzielony! Co on zrobił? Ja tak fajnie wziąłem ten zakręt, a on mnie tu rozdupczył. Nie może być. Nie wchodzimy driftem. O nie! Cholera! Ciężko, ciężko. Już jestem teraz rozkojarzony. Już miałem taki fajny rytm tego wyścigu. Rzedziłem tam paru gnoja. Teraz widzę, że... Gazu, no nie, znowu! Jak on to wziął? I czemu mamy... To ma być... No mieszane jest w sumie, jest tam kawałek szutru, ale tylko kawałeczek jest z tego szutru. Powinien być cały, a nie, mnie tu jakaś integra na asfaltowa wyprzedza. No chwileczkę, coś tu nie gra. Wyjazd! Kurde. Dobrze. Dobrze. Udało się. Zobaczymy, jak wyjdę z czystą jazdą. Może będzie ponad 1000, jak myślicie? Teraz zobaczymy. Uwaga. No 1100. Jest, udało się. I 2200 umiejętności. Całkiem nieźle. Musiałem tam około 30 tysięcy punktów zdobyć. Nowi fani są. Nowe ulepszenia. Horizon. I sent Horizon my proposal for the final showcase. The biggest, stupidest, craziest idea I had. I thought, not a chance. Oh. They said, do it. So we're doing it. Get down here right now. Tak, pewnie będę się... mam się ścigać z balonami, więc pewnie będę ścigał się z... Z czym? No, będę jeździł BMW i Seta. Tak myślę. Nie ma opcji. I to jeszcze stokowym. Żeby było śmieszniej. Moi drodzy, ale to już zrobimy sobie na następnych odcinkach. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. I do zobaczenia. Na razie, pa pa.